Znajdujemy się w ośrodku agroturystycznym Jagoda w Czerwonej Wodzie na skraju Borów Dolnośląskich. Wir befinden uns in der agroturistischen Einrichtung Jagoda in Rotwasser am Borów Dolnośląski. Ośrodek agroturystyczny Jagoda znajduje się w Czerwonej Wodzie na skraju Borów Dolnośląskich. Otoczony lasami z dala od głównych arterii komunikacyjnych, stanowi idealne miejsce do wypoczynku dla każdego poszukującego ciszy i bezpośredniego kontaktu z naturą. W okresie wiosenno-jesiennym z okolicznych leśnych ścieżek i polnych dróg korzystają nie tylko piesi, lecz również miłośnicy turystyki rowerowej. Malownicze położenie terenu, na którym usytuowana jest Jagoda, to nie jedyna zachęta do odwiedzania tego miejsca. W sezonie trwającym od 1 maja do końca września ośrodek agroturystyczny oferuje pokoje do wynajęcia z darmowym dostępem do internetu, a dla grup zorganizowanych imprezy zakładowe, uroczystości rodzinne czy biwaki szkolne. Jedną z atrakcji tego atrakcyjnego zakątka jest coroczny plenerowy przegląd zespołów folklorystycznych nad wodą śpiewania. Na miejscu znajduje się pole namiotowe, stół z miejscem przeznaczonym na kąpiel, toalety z prysznicem, miejsce na grilla i ognisko, plac zabaw dla dzieci, stół do ping-ponga oraz boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę. W części rekreacyjnej ośrodka znajduje się bufet z gotowymi posiłkami, lodami i napojami. Die agroturistische Einrichtung Jagoda befindet sich in Rotwasser am Borów Dolnośląski. Umgeben vom Wald, ferner der Hauptverkehrslärms, ist es ein idealer Ort zur Erholung für jeden, der Ruhe und die Nähe zur Natur sucht. In der Frühling-Herbstperiode werden die umgebenden Waldpfade und Feldwege nicht nur von Fußgängern, sondern auch von Fahrradtouristen genutzt. Die malerische Landschaft, mit der die Einrichtung Jagoda umgeben ist, ist nicht die einzige Besichtigungsmotivation. In der Saison, die vom 1. Mai bis September dauert, bietet die Einrichtung Häuschen zum Mieten mit kostenlosem Zugang zum Internet und für Gruppen, die Firmen, Familien und Schulveranstaltungen organisieren. Eine der Attraktionen dieses Platzes sind die alljährlichen Vorspiele von Volksgruppen nad wodą śpiewania. Vor Ort befindet sich ein Zeltplatz, Teich mit Badeort, Toiletten mit Duschen, Grill mit Lagerfeuerplatz, Spielplatz für Kinder, Tischtennis, Volleyball und Basketballfelder. Im Objekt befindet sich auch ein Buffet mit fertigen Gerichten, Getränken und Eis.